Jojojojo, z tej strony Szczuri, zapraszam na kolejny odcinek z Wojen Krwi Wiedźmińskiej Opowieści. Jeśli chcecie się zrelaksować, odpocząć, zachęcam. Będę nawijał, będę grał. Gwint jest relaksującym bardzo sportem, e-sportem, tak? Także jedziemy z tym tematem. Ostatnio dostaliśmy w pierdziel tutaj, strasznie, przy tym tutaj znaku zapytania. Niestety tam na razie nie pójdziemy. Ja sobie tutaj... A czy ja mogę tu w ogóle to ominąć? O, chyba nie mogę, bo chciałem ominąć, ale chyba się nie da. Raczej się nie da, bo ja tu wczytałem grę, ale to muszę przejść. Trochę talię zmieniłem, no zobaczmy, no spróbujmy, podejście zróbmy, bo ja myślę, że są ominę. Tutaj taki cwaniak jestem, że myślę, że ominę, ale tu chyba nie ominę. Tędy tu przejdę. Chociaż mogę tędy, o, mogę ominąć, dobra, szybka podróż. Szybka podróż, czy powalczymy? No, bo to mogę... Dobra, najpierw pozbieramy. Potrzebuję generalnie karty. Karty potrzebuję, proszę ja was, która będzie blokowała umiejętności. Na razie nie posiadam takiej karty w arsenale. Muszę albo nazbierać drewna, albo złota. Także zrobimy to w taki sposób, że ja spróbuję tu jeszcze pochodzić. Inne rzeczy pozdobywam. I może wpadnie jakaś taka karta, lub będę na tyle bogaty, że będę mógł tu wrócić potem w znak zapytania. On chyba nie jest do fabuły potrzebny na razie. Także tak zrobimy, tak zrobimy. Bo ostatnio tu trochę straciłem czasu. Pierwszy raz pierdziel. Oj! Pierwszy raz pierdziel dostałem. No dalej. O, ona musi tu wejść, dobra. Mewe musi tu wejść. No to jedziemy. Kolejna pułapka. Dobra, się zjadowcy ją wypatrzyli. Co teraz, królowo? Przerzuć most? Czy zawracamy? Niech inżynier buduje most. W końcu wziąłem tego kolesia do budowania mostu. Dobra, ale to później się by zwrócę, to teraz sobie pójdziemy, o tu. Tutaj sobie pójdziemy. Bo... tutaj sobie pójdziemy, bo to ominąłem wtedy. Dobra, jest bitwa, będziemy się bili. Zobaczmy, zobaczmy. Bitwa skrócona, dobra. Rozpocznij walkę, porzucony obóz. Jakieś skrzynki, takie rzeczy by się przydało, te epickie, żeby to... jakieś lepsze karty pozdobywać. Albo fabułę pociągnąć i tam wtedy dostaniemy jakąś epicką kartę fajną. Oj, przepraszam. Weszło dobrze. Dobra. To na razie wycofajmy. O, tych sobie wziąłem. Oni fajnie strzelają. Można coś się pobawić. Tego, nie tego. Reinhardt, on mi tego może skrzesić. O losie. Dobra, dwie pożogi to zawsze jest plus. Może tego wywalę. Pieska wywalę. Dobra, na razie zostawmy tak. Zobaczmy, czego się spodziewać będzie można po nich. Dobra, tutaj mam. Zagrany na polu bitwy pojawia się wróg. Zadaj mu losowo jedno do punktu obrażeń. No i dobra. A, pas nie. To pierwsze, co zrobimy, to może od razu rzućmy pożogę. Zwariowałeś? Nie pyk. Jedna pożoga. Zaraz pójdzie od razu druga pożoga. I będziemy się bawić. No, oni mają cały czas te same karty, kurde blaszka. Kolejna pożoga. Pyk. Mewę. Co to jest? Co ona robi teraz? A, ja zmieniłem? O kurde, nawet nie zauważyłem, że zmieniłem umiejętność. Dobra. Zapomniałem, że zmieniłem też tą umiejętność. Okej. Okay. Tak, bo miałem ze żniwiarzy, miałem zrezygnować. Okej. Okay. Teraz damy to. Cyk. W kółko to samo. Dobra, to nią przylutuję w to. I dwójka po cztery. Pięć rund będzie się odnawiało. Ale czym więcej kart będzie i te same punkty, to wtedy będzie więcej. Wow, Google się odpalił sam. To cienias. Dobra. Co tutaj ona do mnie gada? No! Dobra, robimy tak. Pas? Nie, mogę coś rzucić. No tak, mogę coś rzucić. Są dwie pożogi. Dobra. No to teraz... pieski. Im są więksi, tym łatwiej trafić. Tak, tak. No w sumie, dobra. Wszystko padnie.
Jest dobrze, jest dobrze. Na razie jest wszystko pod kontrolą. Tutaj sobie nabiję tego i będę mógł tymi strzelać. Prawdopodobnie. Ej. No tutaj nie bardzo mam jak wykorzystać tego paćmeja, bo wszystko niszczę. Tego nie, tego nie. Ale no dobra, to wykorzystajmy Reinharda. Reinhard temu zwróci. Tak jest, i pieska przywołamy. Tego muszę powymieniać, bo jak nie używam tego skilla Mewe, to on tutaj taki za dobry nie jest. Teraz zobaczymy, kto jest słaby. Dobra, damy tak. Teraz damy szpiega. Nie ma czasu. Dobra, żeby skopiował jego umiejętności. A tu będę sobie strzelał teraz. Nie zawiodę. Okej, super, 14, elegancko, to mi się podoba. A akurat pożoga zadziałała. Tyk, tyk. Lutujemy, za 7 pewnie. Dobra. Pięknie, tutaj będzie zwycięstwo. W dobrym stylu. Łapeczka jakaś. Dobra, ten tutaj wezwał. A ja teraz będę mógł strzelić. No, dwie czwórki. Pięknie. Tylko teraz za dużo trochę tego mam. Za dużo. W taki sposób, że cyk, cyk, cyk. O, coś takiego. Dobra. Ten tu postrzelał. Są tu jakieś jednostki. Ona daje... A, i lojalność też daje. No, spróbujmy tak. No, i ten jeszcze tutaj. No i super. No, ma potencjał ta talia. Może bym podszedł tam? Ale nie, na razie zobaczymy jak to jest. Ten tu od razu tarczę ściąga im, jest spoko. Ja tutaj dam to. Wystarczy jeden strzał. Proszę, za 9. Subcio. Wszystkich nas czeka śmierć. No szkoda, że oni tutaj się nie ten. No, tutaj to. Żeby wszystkim wyniosłem wroga i siłę bazową. No. To jest trochę do dupy. Bo teraz jest gorzej. Czyli tą kartę też trzeba wyrzucić. Dobra. Zwycięstwo. On tam jeszcze ma za 12, dobra. Udało się wygrać. Wiem jakie nagrody tu będą. Tyk. Tyk. Leży tu jakiś chłopek. Albo kupiec jakiś, bardziej kupca wygląda. Dobra, mapka, gdzie my tu teraz jesteśmy? Mości ludziki, gdzie my teraz jesteśmy? Tu. Na to teraz. A, tu jeszcze jest jakiś cmentarz. W lewo, w prawo. Prędę. W prawo idę. Tam mogę później przejść. A może nawet będzie trzeba tam przejść. Później. Dobra, idziemy w prawo. Na razie tutaj to zostawię tą stronę. I do fabuły. Zobaczymy. Może ja za wcześnie tam poszedłem. Dobrze, dobrze. Idę w tę stronę. Tu będzie coś do podniesienia zaraz. Tu jest coś. Na. Do wszystkich oddziałów. Puszczę przymierza liryjską królową Mewę. Jej oddział jest niewielki, ale nie można go lekceważyć. Zróbcie co możecie, żeby utrudnić jej przemarsz i osłabić jej wojska. Uderzymy, kiedy będą u kresu wytrzymałości. Eldain. Dobra. To znamy jego plan. Z góry. Typowo partyzancki. I co teraz? Pani, nasi żołnierze znaleźli na dnie wilczego dołu kupca. Jego stan jest ciężki, ma rozległe rany, trawi go wysokiego rączka. Co powinniśmy z nim zrobić? Odeślij go pod eskortą do najbliższej wsi i daj chłopom złoto za opiekę. Odeślij go pod eskortem bliższej wsi, ale zarekwiruj jego towary w... Okej. Okay. To nie, dobra. Opiekują. To kawałek karty. Dobra. Tutaj coś jest jeszcze dla nas. Pyk, mapka. Góra, dobra, to idziemy teraz tu. Mewe, jedziesz, 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 jedziesz.
Dawaj, 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 dawaj. Teraz tutaj były te do zbierania jakieś te tematy. Na pewno tu coś jest. Tędy, tędy. Dobra. Tutaj jest drewno, to na pewno też trzeba podnieść to drewno. O, i tablica jakaś jest. Uwaga, w świetle ostatnich wydarzeń na terenie z Sinej Puszczy ustalam, co następuje. 1. Przedstawiciele starszych ras przyłapani na kontaktach z wiewiórkami zostaną straceni bez procesu wraz z rodzinami, a ich majątek kolejnej konfiskacie. 2. Przedstawicielom starszych ras kategorycznie zabrania się opuszczania domostw po zmroku pod groźbą chłosty. 3. Pogłówne dla przedstawicieli starszych ras zostaje zwiększone 3-krotnie do odwołania. Wojewoda Bronimir. Okej. Okay. Drewno, drewno jest przydatne. Tu trzeba karty nowe jakieś odkrywać. To potrzebuje dużo drewna. 2,5 tysiąca, 3 tysiące, wszystko biorę. Dobra, jakieś nowe zadania. Okej, okay, tą wiochę zaraz zrobimy. Tutaj idę w tę stronę teraz, bo tutaj jest ślepy zaułek. Dobra. To tędy. Ale pierwej. No i pierwej tędy. Szlak doprowadził Mewę do wioski Leśna Wola. W odróżnieniu od innych osad, gdzie większość mieszkańców stanowili ludzie, tu na przyzbach siedziały wyłącznie elfy i krasnoludy, które przybycie Lyryjczyków przyjęły z wyraźnym niezadowoleniem. Nikt nie pozdrowił żołnierzy z bratniego kraju, nikt nie chciał handlować z kwatermistrzem. Słychać było tylko trzask zamykanych okiennic i ryglowanych drzwi. Coś tu jest nie tak. Rejla zmrużyła oczy. Każ zatrzymać oddział pani i daj mi chwilę, żeby się rozejrzeć. Dobra, niech się rozgląda. Masz kwadrans. Mewę zeskoczyła z konia. I ani chwili dłużej. Królowa usiadła w cieniu. A to czemu to w dupę ugryzło? Dlaczego? Zamknęła oczy i słuchała grających w trawie świerszczy, ciesząc się. To i 15 minut jej różnica jakąś zrobi? Ale spokój nie trwał długo. Po chwili wrócił jeden ze zwiadowców, sierżant Niedamir. Po ogorzałej, pociętej zmarszczkami twarzy żołnierza ciekły łzy. Pani, ja. Pozwól z nami. O kurde. Trzeba zobaczyć na własne oczy. Co tam się wydarzyło? Zaprowadził ją w miejsce, gdzie czerniły się zgliszcza płynu. Młyn. Żołnierze wyciągali coś z pomiędzy nadpalonych belek. Ludzkie kości. O kurde. Miednice, czaszki. O kurde. Które malutkie, nie większe niż jabłko. Sprowadzić wszystkich mieszkańców na plac. Wydusiła królowa. Pod groźbą śmierci. Elfy i krasnoludy nawet nie próbowały zaprzeczać. Przyznały, że z pomocą Skojatel z oddziału Eldaina zapędziły wszystkich ludzi we wsi do młyna. Ale zwyrolstwo. Zabrali naszą ziemię, lżyli nas, bili, mordowali w pogromach. Rzucał oskarżenia jeden z krasnoludów. Tośmy się w końcu odpłacili pięknym za nadobne. Mewy nie obce były okrucieństwa wojny, ale ogrom zła, z jakim zetknęła się w Leśnej Woli, był przytłaczający. No tutaj to jest grubo, naprawdę. Z trudem łapała masakra. Kręciło jej się w głowie. Miała wrażenie, że słyszy krzyki palonych żywcem ludzi. Pani, wyszeptał Reinhard. Musisz wydać rozkaz. Albo po prostu daj mi wolną rękę, pani. Wtrąciła Rejla. Będę wiedziała, co zrobić. Dobra. Podeśli nie ludzi pod eskorem wyższego miasta. Pozwól Rejli dokonać samosądu. I co? No za takie coś to powinno być od razu. Przyznali się i wszystko. Ale jednak jesteśmy cywilizowani. Nie ma sądu. Wiecie, na co zasłużyliście. Powiedziała Mewę. Ale moi żołnierze to nie mordercy, ani kaci. No, dokładnie. A wy nie jesteście moimi poddanymi, więc odeślę was pod eskortą do Rozbergu. Niech tam wam wymierzą sprawiedliwość. Najlepiej ten Rozberg jest spalony, tam ktoś funkcjonuje jeszcze? Królowa wybrała kilkunastu żołnierzy, którym powierzyła misję przewiezienia nieludzi z Leśnej Woli. Ciekawe, czy dotrą. Edirński sąd. Osłabiła tym samym swoją armię, ale oszczędziła sobie i reszcie Lyryjczyków konieczności wykonania okrutnego wyroku własnymi rękoma. No, dobra.
Dobra, jakoś z tego wybrnęliśmy. Tu jest ten młyn. Tyk. Dobra, jest tu coś, co mogę zrobić jeszcze. Zróbmy zwiadowców, wyślimy. Czy coś jest? To na północy. Dobra, idziemy tam. Tylko ja mówię, najpierw idziemy na wykrzyknik. Idziemy na wykrzyknik, bo mnie to ciekawi. Mówię, trzeba popchnąć trochę tą fabułę, żebym trochę to wojsko mógł ulepszyć. Bo na razie to taka trochę mizeria z tym wojskiem moim jest. Tam pierwszą trafiliśmy, pierwszą bitkę, gdzie się nie udało pokonać ich. Dobra. O, jakieś potwory. Okej, okay, będzie bitwa. A, Nilfgaard walczy z potworami. Co... co to było? Mewy spytała jadącego obok Reinarda. Wrzask. Chyba ludzki. Sprawdźmy to. Weź paru ludzi i jedziemy. Szybko. Krzyki dochodziły z niewielkiej osady. Kiedy Mewę wjechała między domy, jej koń stanął dęba i zarżał przeraźliwie. Wokół aż roiło się od trupojadów. Potwory otoczyły kilku Nilfgaardczyków, którzy na próżno próbowali przegonić je pochodniami. Reinhard omiótł pobojowisko wzrokiem i stwierdził: nie obronią się, a ich zbroje są za ciężkie, żeby uciekli. Dobra, uratuj ich. Mewę wahała się, co zrobić. Uratuj ich, może jakieś informacje wyciągniemy. Jak góle wyciągają jednego z Nilfgaardczyków z szeregu i rozrywają go żywcem na kawałki, dobyła miecza. Nikt nie zasługuje na taką śmierć. Nawet Nilfgaardczycy. Za mną! Dobra. A w sumie dodatkowe karty. O, rozpocznij walkę. Obronie wroga. Dobra. Kiedy to będzie trzeba zrobić? No, nie wiem. Ten na pewno wypadł. To wypadł. Dobra. To wypadł. Wypadł. O, tego wolę. No dobra, zostawmy tak. Zakończ wymianę. Opuścić broń! Przybywamy z odsieczą! Zgniotę zło pod moją stopą. Dobra. Co ja teraz zrobić? Piechurzy. A, bo to są ci piechurzy. Na pewno rundy pojaw się na polu bitwy. Po 4, które na początku tury stoczy powinny z najsłabszym wrogiem. Nie wiem, co to znaczy, ale jedziemy. Tu jest jakaś pożoga pewnie. Mam pożogę, czy nie mam pożogi? Mam pożogę. Dobra. To pożoga niech jedzie w drugi ten teren, z tego względu, że tutaj te nekery będą się mnożyć. Jak ja będę niszczył, to one będą znowu stali wracały. To jest szkoda na to czasu. I tutaj teraz jak 4 zabije, na porównanie który wygrywacji tej jednostki, jeśli jej rząd jest wypełniony. Dobra, to przylutujmy ją tu od razu. Już są uszkodzone. Ten sobie tu lutuje. Okej. Okay. Dobrze, tutaj. Czemu nam pomagacie? Dobra. No to teraz sobie przylutujemy z tego. Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw. Dobrze. Tu wszystko ładnie. Okej, okay, ci tu się powzmacniali trochę. No, tak to będzie tutaj właśnie. Najemy to. Marnuje się w wojsku. Dobra. Tyk. I teraz się wzmacniają, bo jest pełno. Dobra. Pożoga by się przydała jeszcze jedna. Okej. Niech ich te gule zeżrą. Co ty tu możesz mi dać? To. Królowa dobra. Podjęła już decyzję. Wskaż mi cel. No ty teraz możesz przylutować sobie na przykład to. A? I co możemy teraz zrobić? Co możemy teraz zrobić? To jak cofniemy wszystko, to na razie nie. Tych piesków mam już za dużo, to już wiem.
To szybko. I tu niech sobie bije tego na przykład. Dobra. Okej, Gula wezwał. Okej. To tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arbalest, na twój rozkaz. A? Tak. Niestety nikt mi tutaj obrażeń nie zadaje, to ten jest useless. Ale nie, przeciwko potworom. Ile tej jednostki? Dobra. Okej, teraz będziemy podmieniać, będziemy teraz. O, zaczynają strzelać do mnie. Dobra jest. Nawet mi to pasuje. To będzie teraz za 8. Mam tutaj coś takiego do zniszczenia. To przeżytuje. A? Teraz przelutujemy to. Wszystkie równiutko, pięknie. Dobra. A, i te jeszcze, lojalność. Okej. Coś tutaj zadziałało i lepiej niż myślałem nawet. No niestety mają przewagę. Kurde, ale my tu pocisnęli. Sobie rośnie. Dobra, ten mi tutaj może grę zrobić. A, tak. To teraz ten. Dobrze. No, tu mi trochę to komplikuje wszystko. Szkoda, że dwóch porzut nie mam, to by było dobre. Lepsze by było. Okay. No i teraz mogę tylko niszczyć. Ale tak muszę niszczyć, żeby nie zniszczyć. A jak zrobię wszystko z jednego rzędu? Nie, tego nie. Odwołaj. Dobra? Bo tego lutnę później. Im są więksi, tym łatwiej traf. Tak. Dobra, bez przenoszenia. No zobaczmy, zobaczmy. To 11.74. To jeszcze raz. Cyk. Wolę proce. Łatwiej ukryć. I teraz. Pyk, pyk. I nie wiem. Temki dwie zostawię. I tą szóstkę. Puknij. Koniec tury. Ale może być tak, że mi nie starczy jednak tego jeszcze. 25 ten ma. No i słabizna wyszła. Szkoda, że nie udało się jeszcze jednego tego tutaj wykręcić. Rycerz winien pomagać, jak kodeks. I jeszcze piesek. Ej, jest nadzieja. Coś mogę tu zrobić? Nie. Jest nadzieja. Bierzątą jedną kartę dołoży. To nie jest pełne, to mu się nie zrobi. Nie wierzę w to. Czterema. Przegrałem czterema. Nie wierzę w to. Jeszcze raz. Jezu, wygrania to. Dwie pożogi by się przydały. Ten spoko się okazało. Ten od przenosin. Ale to nie będzie przenosin. To inaczej załatwić. Dobra, dwie pożogi. Do Reynara muszę wywalić. Dobra. Kurde, by się przydała ta lasencja. Ten niech zostanie. Ten niech zostanie. Tym strzelałem.
Przybywamy z odsieczą! Mogło być lepiej. Mogło być lepiej. Ale robimy tak. Pożogi rzucam. Chyba coś się ulatnia. Tyk. W jedno i w drugie. Okej. No dobra. Jazda, jazda. Tego trzeba chyba szybko ubić. Okej. Pożoga w następnym. Tutaj jeszcze damy to. Zawrzyj gębę. Okej. I tutaj co ja mogę dać? Dwie siódemki. No dajmy. Tak, już niech działa. Niech już się nabija. Okej. Te się tu wzmacniają, nie? One się wzmacniają. O, z cmentarza. Wierzchnie jednostki. Dobrze. To jak najszybciej nie zacznie działać. Zobaczymy, tak, taki sposób. Wszystko nie wzmacnia. Dobra. To wróciło. Niszczymy, niszczymy. Nie przejmujemy się nimi. Cisza. Królowa podjęła już decyzję. Dobra, teraz będziemy klikać to. Marnuje się w wojsku. O kurde, miałem też rzucić. No dobra, nieważne. Ale dajmy. Dobra, to jest cmentarza. 9 jeszcze może przywołać ich. Okej. Wołajmy. Dwa. Tyk. Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw. Teraz to. Czas na pościg! Nie, sobie strzela tu. Koniec tury. No, ale czy tu będę strzelać? To niech mi nabijają. Dobra. I tutaj jakąś taką. Dobra, tutaj sobie dobrze. Niech się wzmacnia, to mi będzie Reinarda będzie mi naparzał. Dobrze. A ja teraz robię tak. Reinhardt później, teraz ten. Blizny? Nie, już nie. I piesek. Ten. Wzywam. No i właśnie, to było to. Brakło mi. Za 4 niech będzie. Ten. Dobra. Jeszcze raz. Cyk. I cyk. Cyk. Pięknie. Lewa, prawa, lewa, prawa. Dobra. Ty teraz za 4 coś, co ma tę samą ilość, żeby jak najwięcej ubić. Tych. Piątki jakieś się znajdą. 3 piątki. O, o, pięknie. Dobra, on tutaj będzie wzywał jeszcze niestety do dopełnienia te nekery śmieszne swoje. Okej, wezwał to. Nekera. Dobra, za 2. Dobrze, niech mnie bije, niech mnie bije. Jest dobrze, jest bardzo dobrze teraz wyszło. Subcio wyszło, subcio. Tem odpalam. Okej. Okay. I teraz Reinardzik. Wszystkim przywoła. O, zaraz mi się tutaj miejsce skończy. Ile ja tutaj mam? Mi coś zabije? Tutaj jest full.
Dobra, ja to mogę później przywołać. Zobaczymy, ile mi tu kart zostanie. Tego nie muszę kłaść, to muszę położyć. Nie oddajecie. Dobra. To ja sobie tego teraz położę. Wstawaj, jeśli masz honor. I lutujemy w tego. Który zniknie. Jest dobrze. Cyk. Strzelający za dużo. Na twój rozkaz. Strzelający za bardzo dużo. Cyk. Za tyle. Koniec tury. Na razie. No nic nie zniszczycie mi. Byście mi coś zniszczyli, to bym tu jeszcze coś zawołał, a nie mam jak. O, nastrzelał się trochę, nie powiem. Rejestka wam tu pada. Nie mogę, dobra, to nie używam. To wzmocnij na starszego sojusznika, a na silniejszego. Dziękuję. No, inne rozdanie i od razu inaczej zagrana partia. No, weszło pięknie. Subcio. Udało się pani. Bestie uciekają. Zobaczymy, co da się wyciągnąć z tych Nilfgaardczyków. Czy to miało sens? Lyryjczycy i Nilfgaardczycy walczyli z potworami ramię w ramię, jak jeden mąż. Ale kiedy ostatni z trupojadów padł na ziemię, żołnierze natychmiast podzielili się na dwie grupy. Żołnierze Mewy patrzyli na najeźdźców z ukosa, niepewni co dalej. Nagle jeden z Nilfgaardczyków wyszedł przed szereg i padł na kolana. Pani, wiem, że ciężko wam w to będzie uwierzyć, ale nie jesteśmy wrogami. Wszyscy tutaj pochodzimy z Gesso. Państwa, które Nilfgaard podbił i uczynił swoją prowincją. Nie chcieliśmy walczyć w tej wojnie. Siłą wcielono nas do armii. Żołnierz chwycił swój miecz za przeszczot i obrócił go rękojeścią ku królowej. Szukaliśmy sposobności do dezercji i ta właśnie się nadarzyła. Pani, pozwól nam dołączyć do swoich wojsk. Pragniemy klęski cesarstwa równie gorąco jak wy. Dobra. Pozwalamy. Mewy podeszła do klęczącego żołnierza i pomogła mu dźwignąć się na nogi. Wróg Nilfgaardu to mój przyjaciel, niezależnie od tego, kim jest i skąd pochodzi. Lyryjscy żołnierze przyjęli decyzję królowej z wyraźną niechęcią. Widać było, że zakuci w znienawidzone czarne blachy dezerterzy z Gesso będą musieli dopiero zdobyć ich zaufanie. Zdobędą. No, ale widzisz, są nowa karta jest. I druga nowa karta. No, bajka. To chodzi, właśnie trzeba powzmacniać się, kurde, bo... Dobrze, mapka. Mapka. Tu jeszcze coś do góry. Drewno. A jest kapliczka, bo już czerwone morale. Niedobrze. Tyk, dobra, zapalona. Tutaj jest coś jeszcze, widzę, do pobrania. Mapa. To nie w tą stronę. No bo dobra, weźmy jeszcze tutaj ten złom i lecimy. Lecimy fabułkę zobaczyć. U, nie przejdę tędy. Taka mapa. Nie mam tędy przejść. U kurde. Tu jest zawalone. Tędy. Mam nadzieję, że ten most nie jest zawalony. Jeszcze spróbuję tędy przejść, a jak nie, to się cofnę tutaj. No chodź. Przejdziesz, Mewę? No dobra, to idziemy teleportem. Tutaj, albo tu. Tak naokoło. Dobra, chodź, szybka podróż tu. I lecimy w górę dalej, już do wykrzyknika lecimy prosto. Zobaczmy, co tam się będzie działo. Jestem tu. Tędy do wykrzyknika, nie. Tędy. Prawo.
Tam już nie idę teraz na razie. Czy myśmy już tędy nie szli? Zwiadowcy mówią, że nie. Znaczyli mijane drzewa. Elfy mogły zatrzeć te znaki albo wyciąć je tam, gdzie nas jeszcze nie było. Lepiej kierować się słońcem. To jedyny sposób, żeby się nie zgubić. To jest jakaś bitwa, ale nie chciałem tędy iść. Nie, nie idziemy tędy. No ja zostawiam tutaj to wszystko. Spróbujmy tam iść. Jak coś, to tu wrócimy jeszcze. Straszy ludzi. Pan, gdzie jesteśmy? Jest drogowskaz, dobra, jest. I tu coś jest. Wasza wysokość, to ruiny elfickiej świątyni. Z tego, co widać przez szczeliny w murach, w środku wciąż znajdują się drogocenne wota. Ale i potwory. Całej armii przeciw nim nie poślemy, a niewielki oddział powinien zdołać przycisnąć się do środka. Pytanie, czy warto ryzykować? Warto! Dużo złota. Drewna potrzebujemy. Około 3000 drewna potrzebuję. A, jest tutaj tabliczka. Dobra, ominęliśmy ten spalony most. Szkoda, że go nie naprawił tamten kolo. Papa. Próbujemy. Mewe jechała na czele orszaku, kiedy zrównała się z nią czarna Raila. Wojowniczka nachyliła się do ucha królowej. Mówiła szeptem, zasłaniając dłonią usta. Pani, za chwilę powiem ci coś ważnego. Nie możesz po sobie tego pokazać. Patrz przed siebie, nie wykonuj żadnych gwałtownych gestów. Mewe kiwnęła lekko głową i czekała na ciąg dalszy. Jakaś pułapka. Widziałam zwiadowców z Coetel. Obserwują nas. Eldain musi być gdzieś blisko. Szykuje się do ataku. Co zatem sugerujesz? Spytała królowa, nie odrywając wzroku od drogi. Ciężki temat. Jeśli do walki dojdzie na otwartym polu, wystrzelają nas jak kaczki. Niedaleko stąd są ruiny. Elfi cmentarz. Możemy schronić się za murami. Mewe miała w zwyczaju konsultować ważne decyzje ze wszystkimi doradcami, ale wiedziała, że to nie jest czas na dyskusję. Królowa zaufała Radzie Czarnej Raili i bez ociągania wydała stosowne rozkazy. Oddział dotarł na cmentarz tuż przed zmierzchem. Żołnierze poprzewracali marmurowe rzeźby i ułożyli z nich prowizoryczne barykady, a zwiadowcy profanowali trochę cmentarz też sobą. Wokół nekropolii i wypatrywali nadejścia wroga. Kiedy zaszło słońce, rozgrzany las zaczął oddawać wilgoć i okolice błyskawicznie spowiła mgła. Z gęstych oparów wyłonili się zwiadowcy. Byli spętani, prowadziły ich elfy. Jeden ze Skojatel, ostatni mężczyzna o długich włosach, stanął pod murami nekropolii i zawołał. Jestem Eldain. Chcę rozmawiać z Mewe. To ja jestem Mewe. Kedmil Enkedvagenvit, Rena. To ważne miejsce dla nas, Ensid. Opowiedziałbym o zabytkach tego cmentarza. O posągu płaczącej Enseverne, który wykuwały trzy pokolenia rzeźbiarzy. Albo o alabastrowym reliefie króla Kellada, który jest... No, rozwalili im cmentarz. ...że nawet ptaki zlatują się go podziwiać. Ale widzę, że twoi żołdacy już znaleźli nasze pamiątki. I zwyczajem Duan od razu je zniszczyli. Nie powiem, żeby mnie to zaskoczyło. Pokazałaś już, z jakiej gliny ulepili go bogowie. Przejdź do rzeczy, Eldain. Jak sobie życzysz. Zapewne wiesz, że nekropolia jest okrążona. Wkrótce dojdzie do walki. Ale nie godzi się walczyć na cmentarzu. Dlatego proszę was, żebyście wyszli na otwarte pole. I zrezygnowali z przewagi taktycznej. Podejrzewałem, że kwestia tak niepraktyczna jak spokój zmarłych to za mało dla Duan. Więc przedstawię jeszcze jeden argument. Życie żołnierzy, których wysłałaś na przeszpiegi. Jeśli opuścisz cmentarz, zwrócę im wolność. Będą walczyć u twojego boku. Jeśli nie, zabiję ich.
tu i teraz. Pani, nie słuchaj go. Jemu nie można ufać. Rajla, to są dobrzy ludzie. Fabian, Gerrit, Matthias służą ze mną od 10 lat. Poszliby za królową w ogień. Nie zasłużyli na taką śmierć. No, ciężki temacik. Ale opuścimy cmentarz. Mi też nie patrzę na cmentarzu walczyć. Pani, zaklinam cię. Żołnierze, wymarsz! Eldain złożył ręce w dziękczynnym geście, a następnie poderżnął gardło stojącego najbliżej zwiadowcy szybkim, niedbałym ruchem. Trzeba było posłuchać Raili, królowo. Nam naprawdę nie wolno ufać. Spalę! Kurde. Dobra. Bitwa skrócona, fabularna. Co by tu zrobić teraz, żeby ich pokonać? Skrócona, fabularna oraz skrócona. I co? I nie wiem, co mam robić. Nie wiem jeszcze, czego się spodziewać. Dobra, ten może być. Ci są spoko, będą strzelać. Rajla jest, tego na razie. Reinhardt, niech będzie Reinhardt. Przydałby się jeszcze jeden, patrzmy. Jeden. O, ten. Dobra. Teraz straciliśmy przewagę. Wybacz pani. To moja wina. Dobra, on tu ma coś, nie? Ma na polu bitwy trofeum z Manticory. Za każdym razem, gdy sojusznik unosi wrażenie, on jest O2. Dobra. No to jedziemy. Co my tu możemy zrobić? Najpierw możemy zrobić... Nic nie możemy zrobić. Możemy zrobić to. Lewa, prawa. Nie mam lewa, przeżoju prawa, ani nic. Dobra, przeżył. Dobra, na tym będziemy opierać wszystko. Będzie strzelał. Ło. Nie masz malu, nie ma towaru. Kurde, wezwał. Dobrze, że rali nie rzuciłem. Nie masz malu, nie ma towaru. A, śniemy. Nie ma też pożogi ani nic. Dobra. Nie będzie ta Rajla teraz. Dobra, przywołała go tego. Jesela. Nasi ludzie nie musieli tak umrzeć. No nie musieli, ale umarli, co? Kurde, ten tu mi będzie karty kradł. Nie, one the chemist. Dobra, ósemki są trzy. Okej, to teraz nic nie robię. Na razie tak. Dobra, Rajla, wołaj. Kogo? Pożogę możesz zawołać. Wezwij pożogę. Haha, to może zaboleć. Tyk, na razie tu. Dobra. Ty, wal w ósemki. Dobra. Teraz ty będę przywoływał. Ten ma dwa, dobra. A, ja teraz. A ja czekam. Okej. Okay. Co mogę zrobić? Dameczka. A poczekaj, może coś lepszego wezwie. Dobra, to. Biorę się do roboty. A ty wezwij tu coś. Jeszcze jednego tego kutacza wezwij. Tu. Uwaga na głowy! Jeszcze raz to. I ty wezwij teraz Reinharda. Tu. Musimy sobie ufać. Pięknie. I Rajla wezwij teraz. Co byś tu mogła wezwać, żebym tu miał bonusa zajebistego? Tego? Tego, on będzie przenoszony. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ty tak na poważnie?
Na razie niech zagrają. Zobaczmy. O kurde, Ryle mi zniszczą. Nie damy sobą pomiatać. Dobrze jest. Dobra, Ryle nie zniszczyli. Ale muszę to wykorzystać. Bo jak mi ją zniszczą, to będzie problem dopiero. Tego. A ty przewijaj ich. Tyk, tyk i tyk. I pięknie. A, ta się wzmacnia za każdego Skyatela. O, i pięknie. Teraz ja? Nie ma czasu. A. No i wszystko. Ja będę sobie strzelał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, zabrał. A zaraz zacznę strzelać. Wyrznąć ich co do nogi. Pięknie. Róbcie damage, róbcie. Pancerz ich nie uratuje. 1, 2, 3, 4, 5, 6 za 7. Aha, tu będzie miażdżąca przewaga. Zobaczymy, kto jest słaby. Liria! No nie będzie ten. Dobra. Twoi ludzie byli martwi. O kurde, gdy trafili w ręce Eldaina. Dobra, i tak wygramy, nie wiem czy. A morale może będzie wyższe. No, ten radny tutaj. Jorwet na pomść dłan. Łapki. Dobra, pięknie działa to. Dostałeś kiedyś kamulcem w kępę? Raz, dwa. Okej. Mi teraz jeszcze mewę użyję, jak będę miał na co. Tu są dwie dwunastki, dobra. Kurde. No. Pięknie. Tyk. Tu mogę? Nie mogę. No to tu. Wystarczy jeden strzał. Dobra. To na jednej karcie mam 69 nabite te. Koniec tury. Raczej nie ma szans. Pokój z ludźmi, a betarse. Dobra. Dawaj, jeśli masz 196. Pięknie. Twoje sztuczki cię nie ocalą, tła. Blede. Zwycięstwo. Mam nadzieję, że go pojmiemy. Po długiej, krwawej walce komando Eldaina zostało rozbite, a on sam śmiertelnie raniony. Super. Umrzeć na cmentarzu. Jest w tym coś zabawnego, prawda? Dziwi mnie, że jest ci do śmiechu. Łzy wypłakałem już dawno temu. Moi bliscy... Wszyscy zginęli w pogromie. Bez sensu, bez sensu. Rena... Przegraliśmy. Ja, moje komando... Enseed. Znikniemy z tej ziemi. Wasi wnukowie będą nas znali już tylko z baśni.
Wiem, że cię oszukałem, ale... Złóż moje kości w grobie. Daj mi odejść godnie. Ej, Gedregaret. Litość. Jak on śmie. No, trochę przegiął pałkę. Pies powinien gnić pod gołym niebem. Pamiętasz tę wieżbę? Ludzi, których kazał gdybyś mnie nie zdradził teraz, może bym się zastanowił, ale... Zabiłeś tego kolesia. Nie zasłużyłeś nie ma żadnej na moją litości. Litość, Eldainie. Zostawię cię tu, gdzie leżysz, a zwierzęta obgryzą twoje kości. Ha, na twoim no. miejscu zrobiłbym to samo. No raczej. Epeigen. Mewe zarządziła wymarsz jeszcze w nocy. Chciała jak najszybciej zostawić siną puszczę za sobą, a zwłaszcza zasłane... Ale cofniemy się po tamte te wszystkie gifty i podejdziemy do tamtej walki jeszcze nieszczęsnej. Jechała na przedzie orszaku po prawicy królowej z szerokim uśmiechem na twarzy. Zemściła się. I dobra. Mandragora. Okay. Dobra, pozbierajmy to wszystko, a później będziemy się cofać. Jest trochę złota, to w następnym odcinku sobie coś tu pokupujemy. No co my tu będziemy robić teraz? 7000 złota, będzie co robić. Ale cofamy. I to cofamy, ja wam powiem, że cofamy. Gdzie ja teraz muszę iść? Ej, albo tu? My to nie wiem, a tam teraz muszę iść. Dobra, to tu trzeba wszystko pozbierać. Będzie. To ja się cofam tu i w następnym odcinku tutaj zaczynamy. Jeśli się podobało, jeśli trochę się zrelaksowaliście, odpoczęliście, ja się świetnie bawiłem, fajne bitwy, że dzięki za teraz, zachęcam do subskrybowania i polecenia mojego kanału. Trzymajcie się, hej!